Cześć, witam Was ponownie po dłuższej przerwie. Przez jakiś czas nie było filmów na kanale, a to dlatego, że zazwyczaj nie udawało się nic złapać. Mam nadzieję, że dzisiaj to się zmieni. A zatem startujemy. Jest wczesny ranek nad jedną z środkowopolskich rzek. Zobaczymy, co się uda złapać. I czy cokolwiek. Coś chyba jest. I to nieźle walczy. Wypuściła. Niestety. No nic, zaraz ponowimy. Jest i pan kleni. Ładny, błyskowaty. Taki klinik. Wracamy na wolność. Klein zdążył uciec, zanim go nagrałem. W sensie wypuszczanie. No nic, odprątuję przynętę i wracamy do akcji. Jest. I to jakaś ładniejsza sztuka. No nie, w sumie nie. Taka rybka. Ale zacięty opór stawiła. Może ją nawet spróbujemy zmierzyć. I zaraz wracamy do wypuszczenia.
Wracamy do mierzenia. Tleń ma 30 cm. Zwracamy mu wolność. O, przyssało mi nogę. Cyk. I uciekaj, klejno. Do zobaczenia, jak urośniesz. Jest. Kolejny kleń. Tak, skutek zdecydowanie malutki. Taki klenik. I do wody. Ale ciepła woda. No niedobrze. Ze względu na zaczep musiałem podejść tu, gdzie wyciągałem te ryby. Trochę psułem sobie miejscówkę. Ta płytka kółka. Widać, klenie tu stały. Jest i po zaczepie. Nie najlepszy rzut. Chciałbym podejść bliżej tego takiego warkocza widocznego, mam nadzieję, na wprost. Ale nie znam zupełnie tego miejsca i każdy krok muszę ważyć. Thank you.
Jest coś. No, może pstrąg? Tak skacze. Wygląda, że klęk. A jednak pstrąg, moi drodzy. Mały pstrąg. Teraz go obetnę i będziemy wypuszczać. Obetnę, odepnę. Jeszcze ostatni rzut oka, tak. Taki maluszek. Pstrągowy. I wypuszczamy. No. Zaplątał się. Poszedł. O, piękne branie. Co to za wariat? Kleń. Kleń numer 4 na dziś. Nie za duży. Taki kleń. Dobrze, odepnę i wypuszczamy. Odpięty. I wypuszczamy klenia do wody. Jeszcze raz. I do 3 razy sztuka? Tak jest. Jest bezapelacyjnie bohater dnia dzisiejszego. Z czym się chyba tak nie zdarzyło, że mam wszystkie ryby na jednym wyjeździe złapał na jedną przynętę. Nie mam niestety pamięci do nazw, więc nie wiem co to. Ale dzisiaj 5 ryb na jeden wobler.